ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Dzień dobry, ja nazywam się Marlena Sioka. Państwo oglądacie kolejny program z cyklu Na Starym Rynku. A dziś moim i Państwa gościem jest Wojciech Mojkowski, czyli dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Panie dyrektorze, sezon wystawienniczo-targowy właściwie rozpoczęty. Jak zarejestrowało nawet oko naszej kamery, frekwencja dopisała, choć pogoda była kapryśna. No tak, początek wiosny, pierwsza nasza impreza wiosenne, targi ogrodnicze. Co roku niosą pewną niepewność, jeżeli chodzi o pogodę. Tak też było i w tym roku. Troszkę nam aura nie sprzyjała, nawet nie przelotne, nawet ciągłe deszcze, może nie o dużym nasileniu, trochę pewnie nam zmniejszyły frekwencje. Niemniej, jeżeli chodzi o wystawców, mieliśmy bardzo dużo, ponad 200 stoisk zajętych. Także było tam praktycznie wszystko, co jest potrzebne do wiosennych prac ogrodniczych w sadach, w ogrodach, w warzywnikach. No ale też, jeżeli chodzi o frekwencje, to co powiedziałem, że podejrzewam, że było odwiedzających trochę mniej, jak mogło to być przy dobrej pogodzie, tak jak było chociażby w ubiegłym roku. Niemniej było naprawdę dużo kupujących. Po prostu nasi goście, nasi odwiedzający przyjeżdżali, zostawali krócej, tak? No właśnie, ten sezon w ogrodach się rozpoczął, ale nie tylko w ogrodach, bo jak możemy zauważyć, rolnicy też już pracują intensywnie na swoich polach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje, by opróżniać magazyny, bo co za tym idzie, niedługo kolejne żniwa. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o wiosenne prace polowe, one praktycznie już się kończą. Pozostało jeszcze do posiania. W niektórych przypadkach widziałem kukurydzę, to na tych kawałkach, które były pewnie trochę mokrzejsze i nie dało się wejść wcześniej z pracami uprawowymi. Ale to już praktycznie kukurydzy się kończy. Zboże oczywiście, jarę już powschodziły. Zaś zaczyna się, już widziałem takie pola, na których były skoszone trawy, nawet trawy niekoniecznie żyte poplonowe. No w przypadku żyte poplonowego tutaj jest dość dużo takich upraw z uwagi na hodowlę bydła mlecznego. Rolnicy po prostu też to się na jesieni koszą teraz i jeszcze będą siać kukurydzę. No trochę zaczyna robić się sucho, bo ta uprawa kukurydzy po życiu jest taka no, niepewna, o ile chodzi o pogodę. Tak? Tym warunkiem jest, że w momencie, gdy zbierzemy zielonkę, no szybka uprawa i siew kukurydzy, no oczywiście w dobrze przygotowaną, no ale warunek, żeby była odpowiednia wilgotność, no bo to jednak jest już opóźniony siew kukurydzy. W naszym przypadku, takim optymalnym, przynajmniej tak jak w tym roku, to była końcówka kwietnia, początek maja. Tak jak już mówiłem, praktycznie wszystka kukurydza została posiana w tym terminie. Przebieg pogody wskazuje na to, że w tym roku kukurydza, no daj Boże, uniknie kłopotów wczesnowiosennych, czyli przymrozków. One, miejmy nadzieję, że już się kończą. Kukurydza jeszcze nie wzeszła. Trochę ten siew był opóźniony, ponieważ no jednak kwiecień był dość zimny i troszkę mokry. Także te siewy zaczęły się pod sam koniec. Ale o ile nie będzie, tak jak mówię, no raczej nie powinno być przymrozków i daj Boże, że będzie jeszcze deszcz, to myślę, że kukurydza będzie miała dobry start. Coś w przypadku tej sianej po poplonach, no to tam naprawdę warunkiem jest deszcz, szczególnie na tych lżejszych glebach. No właśnie, a co jeśli chodzi o zboża, o te dopłaty, dokładnie, które tak, proponuje ministerstwo? Zboża o zimę i jarę rosną, dość ładnie tutaj wyglądają, pomimo tych wiosennych kłopotów. Zaś no, duża część magazynów rolników jest jeszcze pełna, przynajmniej w części, ponieważ no, wszyscy wiemy o kryzysie zbożowym związanym no, de facto z wojną na Ukrainie. No i
kwestią tego niekontrolowanego importu. No, ministerstwo tutaj widzimy, robi co może. Minister Telus cały czas apeluje o pozbywanie się tego zboża po to, żeby opróżnić magazyny przed nową kampanią żniwną. Zapowiedziane są w miarę dość wysokie dopłaty. To są pula tych wszystkich dopłat, które są przewidziane dla rolników w związku z sytuacją na rynku zboża. No, to jest porównywalna z dopłatami obszarowymi, także rząd tutaj deklaruje naprawdę bardzo duże środki na pomoc rolnikom. No, na pewno nie będzie to wyrównanie do takich cen, jak mieliśmy rok temu, czyli 160, 180, 180 za kwintal pszenicy, nawet były wyższe te ceny, no, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że ubiegłoroczna sytuacja była naprawdę nietypowa. Wybuch wojny na Ukrainie w lutym tamtego roku, do tego sytuacja międzynarodowa, też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że na świecie obserwuje się coś takiego jak wojnę, w cudzysłowie, może wojnę gospodarczą między wielkimi tego świata, no i między innymi rynki rolne, rynki surowców, produktów rolnych. Na nich też to się odbija. I ten spadek, no bardzo duży spadek ceny, jeżeli chodzi o zboża, szczególnie o zboża i rzepak w stosunku do ubiegłego roku, jest to właśnie między innymi tego przejawem, bo tak naprawdę te niskie ceny zbóż też są na giełdach światowych. To nie dotyczy tylko Polski czy tutaj Podlasia. Niemniej miejmy nadzieję, że te dopłaty, które są zapowiadane, one ruszą od początku czerwca. Agencja będzie przyjmowała wnioski na wyrównanie tych strat związanych z istniejącą sytuacją. One będą dotyczyły nie tylko zboża, ale też nawozów. Przynajmniej częściowo złagodzą tą sytuację i pozwolą rolnikom wyjść na swoje. No i przede wszystkim zapewnić, że po żniwach będzie gdzie rolnicy będą mieli możliwość sprzedaży swojego zboża. Zdecydowanie, tylko tutaj zastanawialiśmy się właśnie, czy będzie możliwość sprzedania, czy każdy rolnik będzie miał możliwość sprzedania, prawda? No czy tak, to miejsce będzie? Znana jest sytuacja, że część przynajmniej magazynów odbiorców ogranicza skup, no ale w dalszym cały czas są miejsca, gdzie to zboże można zdać. No pewnie już mówię, nie po tak atrakcyjnych cenach jak zimą chociażby tego roku, znaczy to już jest, no wiadomo, że tych cen nie ma i one pewnie jakiś czas do nas nie wrócą. Niemniej no, starajmy się, apeluję o to, żeby rolnicy starali się szukać odbiorców i sprzedawać to zboże. Z tego co wiem, też część hodowców bydła mlecznego szczególnie, no kalkuluje, czy to się opłaca, czy nie opłaca. I ci, którzy mają większe stada, mniejsze ilości tego zboża, przeznaczają to też na pasze, ale to oczywiście jest indywidualne rozwiązanie, raczej pewnie w niewielu przypadkach. A jak to w naszym województwie wygląda? Czy wiemy? No trudno powiedzieć akurat, ile tego zboża zalega w magazynach rolników. No nie jesteśmy jakimś wielkim województwem zbożowym, raczej tutaj, przynajmniej tutaj w tej części dominuje produkcja mleczna. No ale też mamy tego zboża dość dużo. Ta sytuacja oczywiście dotyczy również rzepaku, niemniej no rzepak, chociaż tak jak widzimy tutaj w tym roku, nawet tu w okolicy Łomży, jadąc tą drogą z Białegostoku, jest trochę plantacji tak. Z rzepaku. Tego pewnie ta ilość rzepaku, która jest na Podlasie, ona nie jest duża, to naprawdę w skali kraju my nie jesteśmy dużym producentem, jeżeli chodzi o rzepak. Są województwa, które mają po 50, 60, 80 tysięcy hektarów tej uprawy. Kraj to jest ponad milion hektarów. U nas to jest kilka tysięcy hektarów. No niemniej tych producentów też to dotyczy, ale akurat w przypadku rzepaku no jednak większość rolników od razu bezpośrednio po żniwach, po zbiorach to sprzedaje. Czasami oczywiście na tak zwane przechowanie. No i w tej sytuacji, jeżeli ktoś za długo to przetrzymał, to też ta cena spadła. Ale mówię, tutaj sytuacja jest raczej dużo prostsza jak zboża.
Panie dyrektorze, jeśli chodzi o wsparcie, trwa także jeszcze kampania wnioskowania o płatności bezpośrednie i Wy jako Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oferowaliście rolnikom z województwa takie wsparcie przy wypełnianiu. Podlaski Ośrodek, tak jak wszystkie ośrodki w kraju, w tym roku oferuje usługę bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków. My tą usługę świadczymy już od początku kampanii wnioskowej, czyli od 15 marca. Ta kampania, tak jak co roku, miała się skończyć 15 maja. No i praktycznie tak jak co roku została przedłużona do końca czerwca, także rolnicy mają wydłużony ten czas na składanie wniosków. Chociaż akurat w tym okresie teraz, ostatnie tak 10 dni, 2 tygodnie, obserwujemy naprawdę duże nasilenie, jeżeli chodzi o ilość wniosków, które rolnicy opracowują z pomocą naszych doradców. Oraz zachęcam do tego, żeby korzystać z tej pomocy. Tak jak Pani powiedziała, ta pomoc jest udzielana bezpłatnie. I prosimy nie czekać do końca tego czerwca, tym bardziej, że w tym momencie, jeżeli wcześniej się wniosek wypełni, a zaistnieje konieczność jakichś poprawek, to zawsze będzie można je zrobić bez żadnych konsekwencji, bo później można je robić oczywiście po zakończeniu kampanii, ale już z jakimiś tam konsekwencjami finansowymi. A tym bardziej jest to istotne, że w tym roku potrzeba trochę więcej czasu na wypełnienie takiego wniosku. Od tego roku mamy nową politykę europejską, jeżeli chodzi o dopłaty, o cały system dopłat. Tak? Krajowy plan strategiczny to jest bardzo duża zmiana w stosunku do tego, co było dotąd, czyli do PROW-u. Szczególnie jeżeli chodzi o dopłaty, no tutaj najistotniejszą taką zmianą są ekoschematy, są to nowe praktyki, nowe płatności, dotychczas nieobecne. Część praktyk, które w nich są zawarte, to było zawarte dotychczas w takich działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych, ale to niewiele. I tych praktyk generalnych jest 6, do tego w tym rolnictwo węglowe, które ma kilka takich poddziałań, no i oczywiście w tym są dobrostany, które są też już obecne w płatnościach od kilku lat, no ale od tego roku właśnie w KPS-ie zostało to rozbudowane i tak jak dotąd było w dobrostanach kilka płatności, bydło mleczne, bydło mięsne, trzoda, w kilku praktykach, tak teraz mamy tych grup zwierząt dużo, dużo więcej, konie, kozy, drób. Do tego tych praktyk samych jest też dużo więcej, chociażby w przypadku bydła mlecznego utrzymanie na ściółce, nawet w obarach uwięzowych, czy to przedłużony termin odchowu cieląt, ale też jest tak samo w trzodzie, tak samo w bydle mięsnym i innych grupach po kilka dodatkowych praktyk. W sumie tych praktyk jest kilkanaście, bodajże 13, także każdy praktycznie hodowca może coś tam dla siebie skomponować. Tak jak Pani mówiła, no, kampania wnioskowa trwa, ona została przedłużona. Pierwotnie termin zakończenia był zakładany na 15 maja, ministerstwo to przedłużyło do końca czerwca. Niemniej no, apelujemy do rolników, żeby nie czekać do tego ostatniego terminu, żeby zgłaszać się w miarę możliwości jak najszybciej do naszych biur. Tak jak mówiłem, udzielamy tej pomocy nieodpłatnie, ponieważ no, sporządzenie takiego wniosku z racji tych zmian, o których mówiłem, troszkę trwa dłużej w tym roku jak w latach poprzednich. I szczególnie jeżeli ktoś zechce właśnie skorzystać z tych dodatkowych płatności, chociażby ekoschematów, no to nad takim wnioskiem trzeba trochę dłużej popracować, ale dajemy radę i na pewno każdego chętnego przyjmiemy. No właśnie, dlatego doradcy pojawiają się w różnych częściach województwa, prawda, aby takich informacji przez te meandry i te nowe i zmiany, które zaszły, przeprowadzić rolników. Dokładnie tak, no, jesteśmy obecni praktycznie w każdej gminie, przynajmniej raz w tygodniu lub czasami dłużej nasi doradcy mają dyżury, ale w każdym PZD-że jest wywieszony harmonogram przyjmowania
wniosków z poszczególnych gmin. No, on nie jest taki specjalnie sztywny, także tego może nie ma co się tak trzymać, że akurat w tym tygodniu, tylko ta czy inna gmina, czy raczej dniu tygodnia. Prosimy o telefony do doradców, czy o bezpośredni kontakt. Na pewno zawsze znajdą czas, dogodny termin, żeby się umówić i ten wniosek wypełnić. Zresztą w tych dniach, gdzieś tak od 10 dni, od 2 tygodni, obserwujemy naprawdę taką nasiloną kampanię. Przyjmujemy dość dużo wniosków każdego dnia. Pewnie to jest związane z tym, że tak jak mówiłem, już siewy kukurydzy się skończyły, rolnicy mają trochę więcej czasu i zanim przystąpią do pierwszych sianokosów, to chcą wypełnić wnioski. Właśnie zachęcamy też do odwiedzania strony internetowej, bo domyślam się, dokładnie, że tam też tak, nowy harmonogram zostanie tak. opublikowany. Znaczy tak, on tam cały czas jest zamieszczony, jest aktualizowany na bieżąco, no ale tam też są telefony do PZDR-ów i tam można się zawsze umówić z doradcą na dogodny termin. Panie dyrektorze, za niespełna miesiąc najważniejsza właściwie impreza i wydarzenie, które przygotowuje już tradycyjnie Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, czyli 29. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem. Tak, no to już 29. raz, pewnie byłby 30., gdyby nie pandemia, nie pandemia. Bo jeden rok mieliśmy przerwy. Tak, 24, 25 to są te główne wydarzenia, jeżeli chodzi o wystawy zwierząt hodowlanych i dni z doradztwem rolniczym, no ale wcześniej kilka dni, pewnie w tym roku też zorganizujemy wspólnie z Federacją i Związkiem Hodowców Bydła Podlaskim Szkołę Młodych Hodowców. No oczywiście sobota, niedziela, 24, 25 są to nasze główne wydarzenia. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych wystawców, no ale przede wszystkim wszystkie Państwa do odwiedzenia naszego ośrodka w te dni. No, w tym roku przygotowaliśmy trochę zmian. Te główne tereny wystawowe zostały troszkę przebudowane, że tak się wyrażę. Mamy nowy obiekt do prezentacji krów mlecznych. Te pozostałe obiekty, praktycznie wszystkie, zostały troszkę przerobione, zmodernizowane, trochę utwardzeń placów. Wygląda to inaczej. Myślę, że jeżeli chodzi o szczególnie bydło mleczne, daje to nam możliwość lepszego zaprezentowania zwierzaków, lepszego wyeksponowania wszystkich walorów tych zwierząt. No i tym bardziej zachęcam do odwiedzenia, zobaczenia tego, co najlepsze jest w naszym postępie hodowlanym, jeżeli chodzi o Podlasie. No właśnie, zwierzęta, postęp hodowlany, ale też niesamowita garść merytorycznej wiedzy. Dokładnie tak. Zarówno, znaczy całe to wydarzenie przygotowuje Podlaskie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, ale mamy do tego szereg partnerów, szereg instytucji, wszystkie instytucje okołorolnicze, wszystkie związki hodowlane uczestniczą w przygotowaniach do tego wydarzenia i są obecne oczywiście na tym wydarzeniu. Naprawdę jest z kim porozmawiać, jest kogo zapytać o szczegóły, jeżeli chodzi o hodowlę, o problemy związane w swoim gospodarstwie. Zresztą wszyscy ci, którzy oferują swoje maszyny, sprzęt, urządzenia, to też są fachowcy w swoich dziedzinach. Tym bardziej, że no, praktycznie wszystkie dziedziny, nawet nie praktycznie, ale na pewno wszystko co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa, jeżeli chodzi o sprzęt, maszyny, nawozy, środki ochrony roślin, budownictwo, wyposażenie obór i budynków rolniczych. Wszystko to jest tam obecne i na pewno można to poznać, można zobaczyć na żywo, jak to wygląda. Przy okazji tej wystawy mamy też dni z doradztwem rolniczym, można skorzystać też z pomocy naszych doradców. Zapraszamy do odwiedzania naszych poletek demonstracyjnych, mamy tam około 1000 poletek, czy to upraw ekologicznych, czy to upraw PDO, czy też demonstracji, które mamy z demonstracji poletek
pokazania nowych odmian, to co oferują nam firmy nasienne. Także staramy się, żeby to wydarzenie było jak najbogatsze z roku na rok, żeby oferowało jak najwięcej ciekawych rzeczy dla naszych odwiedzających i myślę, że w tym roku też sprostamy temu zadaniu. Zapraszam serdecznie. No właśnie, tak sobie myślę, że jest to właściwie takie kompleksowe wydarzenie, bo rolnicy mają właściwie wszystko, co potrzeba do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa, które nastawione jest na rozwój. Park maszynowy, nowinki technologiczne i właśnie ta wiedza merytoryczna. Dokładnie tak. No tak staramy się, żeby to wydarzenie wyglądało już od lat. Ja czy moi poprzednicy szli w tym kierunku. No i mam nadzieję, że w tym roku też sprostamy temu wymaganiu. Czyli panie dyrektorze, wszystkie drogi prowadzą w ostatni weekend czerwca do Szepietowa. Dokładnie tak. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. A przypomnę, moim i państwa gościem był Wojciech Mojkowski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.